Na początku nic nie wskazywało takiego wyniku, ale wynik chyba bardzo dobry. No, wynik no, jest jaki jest, no i trudno nie być zadowolony, tak? Z pierwszoligowcem chyba pierwszy raz nam się jakby udało powalczyć. Jak równy z równym, nie było widać żadnej różnicy, kto tu jest w pierwszej lidze, a kto w drugiej. No właśnie, punkt za punkt praktycznie ta końcówka taka była. Zwłaszcza w drugiej połowie, tak? W pewnym momencie dobre zmiany dały dziewczyny i zaczęła gra się kleić i stąd no, można było się pokusić nawet o wygraną. No panie trenerze, dla Kuźni to może powiedzieć historyczny mecz, bo jeszcze zespołu Krakowi nawet na sparingu nie było. No i jak wrażenia? No my graliśmy już z tym zespołem u siebie, bo byli u nas my teraz na rewizycie. No bardzo fajni, bardzo trudne warunki nam postawiły dziewczyny. Bardzo twarde, bardzo fajnie grają. No tak, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy z nimi sobie sparować. No właśnie, pierwszoligowy zespół. Wy mieliście taki apetyt na tą pierwszą ligę, być Beniaminkiem w tej pierwszej lidze. Czy jest jeszcze szansa? No niestety, w tym sezonie nie ma szans już. Tak się to ułożyło i tak mamy. Będziemy walczyć w następnym sezonie. Szkoda? Szkoda, bo organizacyjnie myślę, że jesteśmy przygotowani na pierwszą ligę. Mieliśmy wiele też różnych uzgodnień z różnymi podmiotami, które miały nas wesprzeć. No niestety potoczyło się to tak, jak się potoczyło, ale tak jak mówiłem, będziemy walczyć. Jak pan ocenia grę swojej drużyny? My jesteśmy przygotowujemy się do meczu sobotniego. Nie graliśmy w weekend, więc musieliśmy zagrać. No tak, w miarę wszystkie zawodniczki dostały szansę, te, które nie grały w sezonie, te, które były kontuzjowane. Chciałem, żeby no, weszły jakiś taki, chociaż spróbowały wejść w tryb meczowy, pobiegały, realizowaliśmy mniej więcej to, co żeśmy sobie założyli. Znaczy, jestem zadowolony bardzo. A dzisiaj jak by pan ocenił grę dziewczyn? Początek powiedziałbym taki średni. Z każdą minutą rozkręcaliśmy się, z każdą minutą było coraz lepiej, tak jak już powiedziałem, dobre zmiany i druga połowa bardzo dobra. A błędy? Wie pan, błędy zawsze są i zawsze jest nad czym pracować, to już będziemy na treningach próbować poprawiać. Trudno tu o takich fachowych rzeczach mówić, myślę, że to nawet nie ma potrzeby. Przed meczami ligowymi zawsze jest taka obawa, żeby w czasie sparingu nie doszło do kontuzji, tutaj też takie były, żeby po prostu ten podstawowy skład najlepszy, najsilniejszy wyszedł? No tak, tak, to prawda, ponieważ no już w tym sezonie już mieliśmy i tyle kontuzji i dmuchamy na zimne, że no akurat tak to wygląda.